Dlaczego tutaj dzisiaj jesteś, w ogóle na festiwalu Przebudzonych Tupaka? My zrobiliśmy scenę, zrobiliśmy, żeby, taka mała scena, żeby każdy człowiek, jaki przychodził do festiwalu, mógł odczuć nie tylko mainstream, ale i nizowe inicjatywy i nizowe muzyczne inicjatywy, zrozumiała. I to bardzo dla nas ważne, żeby każdy człowiek mógł i sam też odczuć siebie muzykiem i zagrać na jakichś instrumentach. To może być perkusja, to może być bas, to inny tam gitarzy, tam wokalistem. Żeby to każdy człowiek, jaki przychodził i był zaciekawiony tym, mógł odczuć siebie muzykiem. Mówisz, że jesteś w Białymstoku, jakby szefujesz takiemu klubowi, ale przyjechałeś z Białorusi. Uciekłeś stamtąd? To wszystkie my takie zjechały, ludzie, jakie zjechali, my trochę uciekać, czy ja nie wiem, jak to będzie po polsku, ale odczuwam tutaj na Podlasiu, da i w całej Polsce, my odczuwam bardzo duże porozumienie sytuacji na Białorusi, bo nikt nie rozumie sytuację jak Polacy. I to bardzo ważne i to bardzo przyjemne dla wszystkich Białorusinów, jakie zjechali po rewolucji. Festiwal Przebudzonych Tupaka, to już jest kolejna edycja. Jacy artyści tutaj przyjeżdżają, którzy chcą zaprezentować swoją twórczość, bo nie mogą na Białorusi, czy różnie to jest? Wyłącznie tacy, którzy nie mogą zaprezentować swojej twórczości na Białorusi, gdyż w tym momencie jakby występowanie na festiwalu Tupaka nie jest bezpieczne dla artystów, którzy chcą wrócić do Białorusi, więc zapraszamy takich, a jeżeli chodzi o samorządstwo muzyczne, to bardzo szeroko, bardzo różnie. Staramy się pokazywać nowe, ale też pokazać to, co jest dobrze znane już z lat wcześniejszych. W tym roku program jest dosyć bogaty, bo to nie tylko koncerty, ale szereg jeszcze innych wydarzeń. Wszystkie w zasadzie będą, bo dzisiaj jest tylko początek, ale w sobotę, w niedzielę będzie się tutaj dużo działo. Czy możemy powiedzieć, na co mogą liczyć ludzie, którzy tutaj przyjadą, albo zachęcić, żeby przyjechali? Przede wszystkim nam zależało na tym, żeby stworzyć taką przestrzeń odpoczynku, przestrzeń chilloutu, więc mamy sporo aktywności, które się dzieją w ciągu dnia, zaczynają się już o godzinie 11 i nieprzerwanie idą przez różne lekcje, warsztaty, gry, zabawy dla dzieci, dla dorosłych, jakieś kinopokazy, aż do wieczora i wieczorem wtedy już gramy muzyczne koncerty, a jeszcze po muzycznych koncertach do samego rana tańczymy, także każdy znajdzie dla siebie. Mocno nam zależy na tym, żeby festiwal był rozumiany jako festiwal rodzinny, że naprawdę można komfortowo przyjechać z dziećmi, jeżeli zwłaszcza ktoś lubi sytuację pola namiotowego i dla dziecka będzie co robić, i dla dorosłego będzie co robić, a przede wszystkim to jest też przestrzeń wspólnego poznawania się zarówno Polaków i Białorusinów, ale też to jest takie miejsce spotkania, gdzie Białorusini rozjechani po całym świecie mogą przynajmniej raz w roku spotkać się, zobaczyć swoją rodzinę, zobaczyć swoich przyjaciół, którzy mieszkają teraz w zupełnie innych krajach. No właśnie, bo to nie jest tylko festiwal dla Białorusinów, czy też osób narodowości białoruskiej, bo trzeba to też jakby chyba te dwie rzeczy rozdzielić, bo przyjeżdżają tutaj Białorusiny z Białorusi, ale też nasi Polacy narodowości białoruskiej. Ale ważne jest chyba, żeby Polacy, tacy, którzy no, gdzieś tutaj są w okolicy albo mieszkają nawet gdzieś dalej, zapoznali się z tą kulturą białoruską, bo mimo, że jesteśmy bliskimi sąsiadami, to się okazuje, przynajmniej z moich doświadczeń, że niewiele osób wiemy. Tak, to prawda. Mniejszość białoruska może się pomyla, ale mi się wydaje, że jest po niemieckiej drugą co do wielkości, co do ilości, drugą mniejszością w Polsce. A nawet tutaj na Podlasiu jest to naród mało znany. Mam czasem nawet wrażenie, że tutaj jakby nasi miejscowi Białorusini nawet też mało wiedzą. Jednak te 80 lat i socjalizmu, i później dyktatury Łukaszenki postawiły między najbliższym praktycznie sąsiadem Podlasia no taki mur dość gruby, tak sobie powiedziałem. Ze mną rozmawiał Paweł Stankiewicz, organizator festiwalu Tupaka, festiwalu Przebudzonych.
Kolki po городе ездить менту, докладно я лечебу назвать не готовы я. Доводится, что дня рыхтоваться до этих встречал. По не сховаться ни в парках, а ни в подземных метрах, сука, дякую не летают по кулю по ветры. Nieba nie wyrazał, nie ma słowa, kolki pa... Proszę Państwa, jestem cała spocona, bo atmosfera jest gorąca na Polanie Boryk w Gródku, dlatego że tutaj od piątku rozpoczęło się Festiwal Przebudzonych Tutaka. Będą koncerty, dzisiaj są takie mniejsze, na mniejszej scenie, nie ma już wiaty, niestety została zdemontowana, ale scena duża jest i w sobotę i w niedzielę będzie tutaj mnóstwo koncertów, a poza tym organizatorzy przygotowali mnóstwo innych atrakcji, warsztaty różnego rodzaju. I nie tylko odczyty poezji, jest tutaj wspaniała atmosfera, pogoda dopisuje, po prostu nic, tylko przyjeżdżać i korzystać. Powiem, że mimo że graniczymy z Białorusią bardzo blisko, od wielu lat przecież, kultura białoruska w Polsce nie jest dobrze znana i widać to właśnie tutaj, jak się chodzi, rozmawia i z artystami, ale też z organizatorami. Warto przyjechać na Polanę Boryk do Gródka, poznać tę kulturę, bo naprawdę warto. Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska, portal internetowy Dzień Dobry Białystok. Dziękuję za uwagę.